Moi drodzy, jak widzicie, sezon na robale w pełni, więc na dzisiejszych wrapsterskich okazjach, żeby ułatwić Wam mycie auta właśnie z takich zaschniętych robaków, nasz bug remover ekonomiczny, minus 20% do końca dzisiejszego dnia, we wszystkich pojemnościach. Linka zostawiam Wam w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, tym razem detailingowym, a to co będziemy dzisiaj robili to temat tabu, czyli temat zaprawek. O tym pokażemy jak je robić, po co w ogóle je robić, czy są one trwałe, krok po kroku, tak żebyście Wy też mogli zrobić to sami w domu. Natomiast ja się na tym nie znam, więc nie wiem czy Michael czy będę Michał. Będę udawał, że ja się znam. Tak, Michał jest dzisiaj z nami i opowie nam po kolei, krok po kroku o tym na co zwrócić uwagę i jak takie zaprawki zrobić. No i tu powinna być kropka. Także Michał, lecisz. Więc tak, jeżeli chodzi o zaprawki, no jest to półśrodek. Nie zrobimy czegoś tak, że będzie wyglądało po prostu jak fabryka. Do tego potrzebny jest już lakiernik. To jest półśrodkiem, natomiast będzie to niwelować nam brzydkie, no można powiedzieć, syfki na masce, tak? To wszystko, ubytki lakieru, tak. To wszystko będzie powypełniane farbą. O co chodzi? Wyjaławiamy lakier po to, żeby farbka przylgnęła do niego jak najbardziej. Uzupełniamy ubytek farbką. Czekamy aż to nam zaschnie. Później na drugi dzień ściągniemy to papierem wodnym, żeby ściągnąć ten nadmiar farby. I dopiero po papierze wodnym będziemy to wyprowadzać maszynami polerskimi. Nie będzie to zauważalne w ogóle na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę dopiero po przyjrzeniu się temu będziemy widzieli, że jest tam po prostu wypełniony ubytek. Dobrze, to ja będę teraz takim wścibskim klientem i będę zadawał Tobie kilka pytań niewygodnych, tak żebyśmy jakby rozszerzyli trochę ten temat. Pytanie, jak takie zaprawki są trwałe? Szczerze powiedziawszy, to nie będzie trwałe, tyle ile będzie farba na tym leżała. Na pewno będzie to trwalsze, jeżeli położymy teraz po tych zaprawkach jeszcze powłokę ceramiczną, która nam to wszystko przykryje. Natomiast mając odpryski, nie zabezpieczając tego folią PPF, będzie nam się robił cały czas odprysk. W miejsce, gdzie zrobiliśmy już zaprawki, za miesiąc po autostradowych przebiegach po prostu będą pojawiały się nowe odpryski, więc najskuteczniejsza forma zabezpieczenia folia PPF. No i teraz wracając do folii PPF, co jeżeli zrobimy sobie zaprawki i nałożymy na to folię? Jeżeli tylko nałożymy folię, wyrakulujemy i to zostawimy, to jest ok. Problem się robi w momencie, kiedy musicie coś poprawić, czyli gdzieś Wam weszło ziarenko piasku i chcecie tą folię poderwać, żeby je usunąć, no to 99%, że ta folia już tą zaprawkę podniesie, ponieważ jest to ciało obce na lakierze, a żeby takie rzeczy, czy takie sito zrobić trwale, to trzeba byłoby faktycznie oddać to do lakiernika, zedrzeć cały lakier, położyć cały na nowo na całej masce, no i wtedy mamy zrobione to, powiedzmy, że no, na 100% tak jak powinno to wyglądać. Może od czego zaczniemy? Co, jakie narzędzia będziemy używać? No? Alkohol izopropylowy, żeby wyjałowić lakier, mikrofibra. Alkohol w jakich proporcjach? Tu możemy dać naprawdę mocny, żeby nam jak najbardziej wyjałowił 70 do 30 z przewagą IPY. Druga sprawa, my zakupiliśmy dzisiaj pędzelki do zaprawek w różnych rozmiarach, natomiast można sobie kupić zaprawki w sklepie lakierniczym, które są już gotowe. Czyli to jest coś mniej więcej jak lakier do paznokci z gotowym pędzelkiem, natomiast tamten pędzelek w takiej uniwersalnej zaprawce jest jednego rozmiaru, jest on szeroki i ciężko z nim wtrafić w takie małe ubytki. Dlatego my kupiliśmy zestaw pędzelków o różnych rozmiarach. Mamy zaprawkę, zwyczajnie lakier, który w każdej mieszalni po kodzie lakieru z tabliczki znamionowej w każdej mieszalni można sobie go kupić. Uwielbiam ten zapach od razu. Prawda? Mi się z modelarstwem kolarzy no, kojarzy. Być płynie. No i co? Zakładamy. Teraz jest ta mozolna praca. Najbardziej twardy z najmniejszą końcówką. Weź sobie jeden, ja wezmę sobie drugi. Tak, nie rozdzieraj jej, bo ona będzie nam najlepiej siedzieć. Dobra. Zakładamy sobie rękawiczki na dłoń, którą będziemy zakładać zaprawkę z tego względu, że jeżeli będziemy dotykać z ręką bez rękawiczki, będziemy robić sobie tłuste ślady, będziemy rozmazywać. A tutaj ani nie pobrudzimy sobie ręki, ani nie narobimy tłustych śladów na lakierze. Gdzie taką rękawiczkę można dostać? No, na sklep wrapster.pl! Nauczył się w końcu, tak, wiecie, link w opisie Wam zostawiam. Tam macie mnóstwo rzeczy, gadżetów detailingowych, narzędzi detailingowych, kosmetyków, ale także do oklejania pojazdów, do przyciemniania szyb, także każdy coś dla siebie tam znajdzie.
nie ma jakiejś ilości, którą mamy nałożyć. Po prostu mamy wypełnić ten ubytek. Jutro będziemy ściągać ten nadmiar farby papierem wodnym, więc ile nie nalejemy. Wiadomo, no nie będziemy zakładać na małą dziurkę takiej zaprawki. Po prostu trzeba to wypełnić, ten ubytek, a na drugi dzień i tak nadmiar tej farby ściągamy papierem wodnym. Na samą końcóweczkę. Na samą końcóweczkę. Michał, bo tutaj jest, powiem Ci szczerze, takie miejsce, gdzie jest mnóstwo takich drobnych. Jakiej wielkości ubytki robi? Czy każde takie drobniutkie, czy tylko takie większe? Jak to wygląda? Na większych będzie się pewnie lepiej trzymało niż na takich malutkich, nie? To też są świeże odpryski. Jeżeli jutro nawet je zmatowimy troszkę papierem i wyprowadzimy polerką, one troszeczkę się zgubią na tym. Najważniejsze to uzupełnić te najważniejsze, największe, najbardziej rzucające się w oczy ubytki. Jesteśmy na tym etapie, że no 30 to mało, ile tutaj naliczyłem tego wszystkiego, także no wydaje mi się, że wszystkie jakieś grubasy takie zostały zrobione. Co dalej? Czekamy. Ile trzeba czekać? Szanujemy robotę teraz. Do jutra. Co? Wolne! Najbardziej. Nie no, prawda jest taka, że tak, teraz to wszystko musi się utwardzić, wyschnąć. To od razu zamykamy, też nie może być otwarte, bo też wyschnie. No i widzimy się w dniu następnym już na szlifowaniu i polerowaniu, no i zobaczymy, jaki jest efekt przed po. Okej, moi drodzy, mamy dzień kolejny, wszystkie zaprawki już wyschły i tutaj Michał ma fajny trik, tip, jak pokazać i zobaczyć i sprawdzić, czy no, zaprawki są już gotowe do dalszej pracy. Mamy teraz pewność, że faktycznie te zaprawki na lakierze, gdzie nadlewaliśmy bardzo niewiele tej farby, wyschły nam z tego względu, że tu nalałem cały korek farby, który wygląda dzisiaj tak. No i co dalej robimy? Jakie Więc, są dalsze bierzemy kroki? Papierek, w tym przypadku 2500, papier wodny. Bierzemy sobie do papieru wodnego wodę. Tutaj mamy wodę. Proszę mnie przeprosić. No i co? Moczymy sobie papier na krążku, który jest prosty, po to, żebyśmy równo zbierali nadmiar tej farbki. No i zaczynamy zbierać ten nadmiar. Pytanie, czy ten papier nie uszkodzi lakieru? Nie uszkodzi ten papier lakieru. Lakiernicy wjeżdżają o wiele, wiele, wiele grubszymi gradacjami. To jest taki finiszowy, 2500 to jest naprawdę bardzo rzadka gradacja. Co nie zmienia faktu, że po takiej operacji ten lakier po wyschnięciu będzie matowy. Będzie matowy, bo zbieramy troszeczkę klaru tym właśnie papierem. Teraz zobaczymy, jak on wygląda po matowieniu. I zobaczcie, można się przyjrzeć teraz, jeżeli zrobisz dobre zbliżenie, że mamy ściągnięty nadmiar tych farb. No i teraz kolejny, powiedzmy, czasochłonny proces. Wszystkie miejsca, w których te zaprawki porobiliśmy, mają być właśnie takie gładkie. Przejdziecie sobie delikatnie palcem, to nie czuć pod palcem żadnych nierówności. Jest idealnie gładko. Jak tu przejdziemy, no to każdą taką zaprawkę czuć. Natomiast szlifujecie do tego momentu, aż będzie pod palcem gładko. Także tutaj chyba jakiś szybki timelapse. Według mnie nie wygląda to najlepiej. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba maska w tej wersji. Mam nadzieję, że klient tego nie ogląda. To jest dla widzów o mocnych nerwach. Zakres prac, co dalej robimy, Michał, i dalej polecimy na przebitach. To, co mieliśmy nadlaną farbkę, ściągnęliśmy cały nadmiar, więc krater, który był w kolorze podkładu lakierniczego, jest wypełniony właściwym kolorem, taki jaki mam lakier. Teraz będziemy te zmatowienia wyprowadzać już futrem polerskim, po futrze polerskim. Drugi etap przygotowania. Do futra jaka pasta? Do futra mocno tnąca, czerwony koch, do futra, później drugi etapik na dualu, żeby polikwidować hologramy i mikrosyfek, który pozostał z gradacji pasty z futrem. Odpuszczamy później lakier, zakładamy ceramiczkę. No to Michał do roboty, a teraz muzyka.
to sami widzicie, jaki jest efekt końcowy. Michał, krótkie podsumowanie. Zastosowaliśmy tak zwany półśrodek, czyli zaprawkę lakierniczą. Uważam, że naprawdę efekt jest fajny, bo jest to nie do zobaczenia na pierwszy rzut oka. Ktoś, kto podejdzie do auta z odległości metra, nie jest w stanie zauważyć tego, gdzie zakładaliśmy zaprawki. Teraz tak przygotowaną maskę możemy sobie odtłuścić i założyć powłokę ceramiczną. Więc, wiecie, jak to zrobić samemu? Dajcie znać w komentarzach, może ktoś już z Was robił coś takiego. No i ze swojej strony mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Michał, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Co mam zostawić na kanale? Łapka w górę i subik. Dobrze, i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie o wrapsterskich okazjach. Bug Remover minus 20% do końca dzisiejszego dnia. A jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny środek, który pomaga usunąć owady, a widzicie to w tym filmiku. Więc zapraszam do zakupów, na pewno zaoszczędzi Wam to dużo czasu i nerwów i też oszczędzicie lakier, bo potem te wżery od owadów, potem te owady się wżerają w lakier, ciężko to jest usunąć, no i potem to już tylko i wyłącznie korekta lakieru. Linki zostawiam Wam w opisie, no a teraz się z Wami żegnam, trzymajcie się, a jeszcze Instagram, czekajcie, tu jest Instagram, dobrze? Teraz się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć. Are you fucking ready? Już? Można teraz gadać? Tak, już. Tak się czujesz lepiej, Michałku? Tak, lepiej się czuję, bo mam Chopina ostrego pod tą czapką. No to dobrze, no to możesz mieć czapkę. Tylko czemu nie naszą? Nie strzelaj sobie w piętę tym pytaniem, bo nie doprosiłem się właściciela. Och, wiesz. Jeżeli ktoś został do tego momentu, pisze w komentarzu zaprawki, niech będzie.